I hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Bloons TD6. Jesteśmy w naszym bosie majestatycznym. Majestatycznym bosie 60. I powiem wam, że jestem tutaj w ogromnym dylemacie. Mam tutaj naprawdę megastyczny dylemat. Na pewno trochę farm sprzedamy. Na chwilę obecną powiedzmy te zostawimy. Tak na chwilę obecną, bo zobaczymy, może nie będą potrzebne, może nie będę miał pomysłu co z tym zrobić. Zobaczymy. Zerknijmy. Co my tu możemy zrobić na tej 60. Niewiele. Powiem wam szczerze, że robiłem to druidem, nie? Awatarem. I troszeczkę nie byłem z niego zadowolony. Nie byłem z niego troszeczkę zadowolony z tego względu, że zrobił dwa razy mniej popa niż zrobił to Tagzon. I byłem tutaj troszeczkę wyraźnie nie zadowolony z tego rozwiązania, że mimo wszystko Tagzon zrobił mi tutaj większą robotę, nie? Więc skoro nie byłem zadowolony z druida, zastanawiam się nad takim wariantem, czy by nie dać szansy Sanavatarowi, nie? Bo zamiast jednego druida, czyli naszego awatara, którego znacie, szanujecie i podziwiacie, nie? Możemy sobie postawić dwa Sanavatary. No i teraz, jaki jest problem druida? Problem druida jest taki, że gdzie go nie postawimy, to on bidny pół tych projectili swoich, im dalej jest od wejścia, tym więcej projectili wali po ścianach, a mniej trafia na bossa. Jest to problem. Jest to duży problem. Duża biga problema to jest, nie? 14, 19, dobra. I jest to duża biga problema. Natomiast Sanavatar jest troszkę gorszy, ale jak gdybyśmy zrobili dwa, to już będzie dwa. A po drugie, teraz po patchu Ultra Vision daje nie tylko slightly further i sikamo, ale widzi też wtedy super małpa przez ścianę, więc postawiony tutaj małpiszon waliłby przez ścianę normalnie na bezczela w Blunariusa, więc powiedzmy, że troszkę gorszy damage by wygenerował jeden awatar, ale dwa awatary, które by waliły wszystkie projectile w bossa non-stop, mogą okazać się troszkę lepsze. Dobra, moi kochani, co na pewno tutaj dostawiamy? Na pewno będziemy tutaj kombinować sobie małpkę tier piąty, chyba że jeszcze spróbujemy z jednym... może tak zona tutaj zrobimy, co? Tutaj tak zon może będzie lepszy troszkę, co? Jak myślicie? Byśmy tutaj zrobili tak zona, teraz czy my się zmieścimy ze wszystkim, nie? Małpka tier 5. Problem, że nie mamy chaty, więc te range są naprawdę malutkie w tych naszych balonikach. I małpka tier 4 jeszcze by się przydała gdzieś tutaj zmieścić. No powiedzmy, że tu, nie? Powiedzmy, że tu gdzieś tu. Bo tu nam nie wejdzie niestety. Tu już nam nie wchodzi ta małpka tier 5. Chyba, że taka gdzieś powinienem troszkę wyżej dać, ale tu jest dobry, tak. No tu nam już nie wejdzie tam. No tu wchodzi małpka tier 4, ale szybciutko z tego zasięgu by wyszło, jak widzicie, nie? Przecież ten boss ma dość duży zasięg, więc może by nawet... O, tutaj taki małpiszonek dość dobrze funkcjonował. Co? Zostawmy go. Więc to potrzebujemy. Potrzebujemy standardowo, moi kochani, standardowo jakieś działko na te ceramiki, gdyby klej se nie dawał rady. No i standardowo potrzebujemy też coś, gdyby tam z tyłu coś se nie dawało rady, nie? Jakby tam jakiś jeden lik gdzieś przeszedł, czy coś, żebyśmy nie umarli, nie? To są rzeczy... Dlaczego tak stawiamy? Stawiamy najpierw to, co jest z Primali. To jest z Primali nam potrzebne, najpierw stawiamy, bo... oszczędzamy pieniądze, bo oszczędzamy pieniądze. I teraz ja sobie tak zerknę, żebym miał troszkę lepszy setup. To jest oczywiście test. Tagzon, Overdrive, dwa Ice Monkey,
Mniej więcej to miałem na 60. Dobra. To teraz podnosimy na trzecie tiery. 2, 3. 3, 1, żeby larger radius. 3, 1, żeby larger radius. Działko 3, 2. Zobaczcie, cena 2800, nie? Raz, 2, 3, raz, 2. A teraz cena 2660, nie? I teraz wszystkie czwarte tiery kupię taniej. Wszystkie czwarte tiery kupię, kupię taniej niż były w wersji standardowej, oficjalnej, nie? Więc teraz kupimy. Widzicie, nie 3200, a 3040. Tu 2090 i tu 2090, więc kupiliśmy wszystkie czwarte tiery taniej. Dzięki temu mam trochę więcej pieniędzy. I teraz czy chcę tutaj tak zona, czy tutaj? Tu zdaje się być bardziej otwarty, nie? Na te kolce, powiedzmy. Zdaje się być bardziej kolczasty, czy tu? Tu dużo tych kolców nie trafia. Ten zdaje się być bardziej kolczasty, ale mimo wszystko podniesiemy sobie Super Bridge'a na piąty tier najpierw. Kleja mam już na czwartym. Bo jest najdroższy, więc najwięcej skorzystamy, nie? Najwięcej skorzystamy, więc Super Brittle na piąty. Taxon na piąty. Potrzebujemy Super Glue na piąty. No i teraz co nam zostaje? Zostaje nam teraz przetestowanie tych San Avatar. I stawiamy sobie jeden San Avatar tu. Musimy ich zrobić dwa. Nie wiem, jak my to zrobimy, ale musimy mieć dwa San Avatary. I jeszcze gdzieś zmieścić w międzyczasie alchemika do nich. O. Dobra, jest alchemik. Do nich. Przydałby się jeszcze alchemik do Taxona, kurczę. Ten alchemik tutaj tak se wygląda. Przydałby się po prostu najpierw alchemik tu, nie? Koło Taxona. Jak najbliżej Taxona, żeby Taxona bufował. Dopiero super małpa, która też może tego alchemika dostać w razie czego, nie? Drugi alchemik. Drugi alchemik. Dobra, on się tu powinien zmieścić. Tu super małpę wrzucimy na ścianę. I tutaj pod spodem się powinien zmieścić alchemik. Halo. No co za chamstwo. Zobacz, ile ja pieniędzy teraz tracę przez te kombinacje alpejskie. Dobra, dajmy tego alchemika tu. I drugą super małpę tu. No drugą super małpę w ogóle to mogę tu dać, nie? Przy tym alchemiku, nie? Będzie pewniejsza. O, ona ma zasięg tu elegancki. Nie? Chyba tak. Przy tym i ten alchemik też jakąś robotę zrobi dzięki temu, nie? O. Teraz to, co nas interesuje, to jest na pewno 420. To jest na pewno 420. To jest na pewno San Avatar i tutaj z tą ścieżką, że widzi przez ściany na strągu. I potrzebujemy drugiego San Avatara. Czyli zobaczymy, ile nam pieniędzy będzie potrzeba. Strąg. 20 tysięcy. To jest 10 tysięcy, czyli zabraknie nam 4 tysięcy. I musimy niestety tą farmuchę sprzedać, żeby mieć San Avatara numer 2. Zostało nam 5700 i ewentualnie dycha to jest 15700. Kolejnego San Avatara za te pieniądze nie postawimy. Możemy postawić za te 5700 jeszcze jednego overdrive'a tutaj, nie? To są oczywiście fazy testów. Tu może się okazać, że kupę robią te awatary i trzeba będzie zrobić inną strategię, nie? No ale sprawdzimy, sprawdzimy. No to co? Gotowi? Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już. Tik-tak! No i zobaczmy te San Avatary. Niby coś tam walą, coś tam schodzi. 21 sekund. 24, 25, 27, 29, 31, 11. 31, 11. Ja sobie teraz zerknę na mój czas.
33 sekundy miałem z tym, no, z awatarem, Avatar of Ra, więc biorę te 2 sekundy, czekamy na 61 level i się przebudowujemy. Że biorę te 2 sekundy, biorę te 2 sekundy. Biorę te 2 sekundy. Biorę te 2 sekundy. Jest 61, więc wracamy, więc wracamy. Ja sobie tutaj tylko zerknę na defa. Zerknę sobie na defa, jak wygląda sytuacja. Continue. I teraz tak, co my tu zrobimy, co my zostawimy, co wyrzucimy. Boomer Von. Działo na razie zostawię, bo 6-3 się zbliża, więc niech tam se działa, nie? To działo. Sanavatary Von. Alchemik Von. Alchemik Von. Taxon Von. Super Brittle Von. Teraz ja muszę postawić, moi kochani, nasz mega duży market, tak? Muszę tak zrobić, żeby w tej chwili mieć 5. tier banana farmy, więc muszę jeszcze 20 tysięcy wymyśleć. Kleja mogę sprzedać, to już jest dużo. I teraz tak, czy zostawiamy sobie tego 4-tierowego małpiszona i ile overdrive? I ile overdrive'ów? I ile overdrive'ów? I ile overdrive'ów? To ciekawe. Ciekawe. Generalnie zostawiałem z jednym overdrive'em. Przy czym ten overdrive to jest 3400, a jak będę go chciał odkupić za chwilę, to wydam na niego 4 czy 5 tysięcy, nie? A w tym czasie w dwie tury farma nie zarobi tyle pieniędzy, więc chyba zostawię oba overdrive'y, a pozbędę się Ice Monkeya tym razem. Pozbędę się Ice Monkeya i za Ice Monkeya postawię sobie Banana Central. I mam dwie farmy, które pozwolą mi szybciej zarobić na... No właśnie, na co? No właśnie, na co? Czy my chcemy aż tak gridować teraz, żeby postawić 5. tier... czekajcie, bo w ogóle ten... Warta. Sorry. Sorry, Gregory. Chwila na wartę. Chwila na wartę w Shakesach. Serwer nie odpowiada. Spoko. Nie ma kiedy serwer nie odpowiadać, kiedy Maciej musi warty nastawić, nie? Poza bandyci. Serwer nie odpowiada, no twoje. Serwer nie odpowiada, no zgubieli. To te nowe backhandy wgrywają. Chyba wgrywają nowe backhandy na serwery. Bo serwer jeden nie odpowiada, o coś się zaczytuje. Dobra, działo sprzedamy po... No. Logowanie chwilunia i już serwer odpowiada. A jest warta na 4 godziny. Legal. Więc tu jeszcze miałem ten faster reload. Jako, że po 60 już trochę to będzie szybsze, więc zróbmy ten faster reload. To jest 300, to nie są pieniądze, nie? To Dekamo nam się tutaj zdecydowanie przyda. Bo serwer nie odpowiada, to ciekawe. Ale już mam wartę, więc kim w oko temu serwerowi teraz, nie? Kij mu w oko temu serwerowi, jak już warta stoi. I teraz tak, miałem ten mortar, tylko ten mortar miałem chyba nawet jeszcze na rapid reloada, na Dekamo, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak miałem. Druid niech sobie zostanie, bo druid jest spoko. I to powinno do 6-5 nas tutaj wykierować. Dlaczego my tak się bawimy? Bawimy się, bo kurczę, musimy mieć paragona na 80. Bez paragona na 80 nic z tego nie będzie. Więc teraz pytanie, czy ja chcę BRF-a postawić, czy gridować do marketu 5 tier. Chyba chcę BRF-a postawić. Będę potrzebował dużo pieniędzy, a te dwa markety mi się przydadzą, żeby zraszować pierwszego BRF-a, bo będę mógł sprzedać któryś z tych marketów i zraszować. W tej chwili nie mam na BRF-a, bo jak sprzedam to za dychę, to zrobię tu raptem jeden tier, nie? Więc nie ma to znaczenia, nie ma to sensu. Lepiej zarobić pieniądze, czyli wiedząc, że tu mamy dychę. Potrzebuję 22, czyli poczekać do 12 tysięcy, sprzedać dwie farmy i postawić BRF-a, tak?
No dobra, to jedźmy sobie dalej w takim razie. Jedźmy sobie w takim razie dalej. Tu nie powinno nas nic złego spotkać. Tak mi się wydaje przynajmniej. 6-3, na 6-3 zostawiamy działo. I też powinno być w porządku, nie? Też powinno być w porządku, bo do 6-3 to działo nas tutaj podkieruje troszeczkę. 6-2. No mamy tego alchemika z tym. No może nie mamy Yetiego, ale mamy dwa overdrive'y, więc jest to mniej więcej podobne. Jest to mniej więcej podobne, nie? Potrzebujemy 12 tysięcy i stawiamy pierwszego BRF-a. A nie, teraz potrzebujemy już mniej, także już mamy BRF-a, tak? Dobra, już mamy BRF-a, farmy jeszcze coś tam zarobiły i mamy BRF-a i stawiamy następnego BRF-a, a co? Stawiamy następnego BRF-a, ten def, który mamy, powinien być wystarczający do 65 tury. Te moaby powinniśmy kasować, 60, na 63 mamy... Na 63 mamy działo i działo po 6-3 sprzedamy. Działo po 6-3 sprzedamy. Znaczy działo sprzedamy w momencie, kiedy będziemy potrzebowali więcej siana na BRF-a, tak? No zobaczcie, bo tutaj z tym 6-3 to niestety musimy sobie jakoś inaczej radzić niż standardowo. Tam jakiś jeden balonik się zaplątał, ale to jest jakaś tam... Przygoda, zróbmy tutaj ten jeszcze faster rapid reload. To nie jest drogie, a uspokoi nam tutaj sytuację. Zmieńmy to działo na close może, bo ono to tam trafia jakoś dziwnie w różne rzeczy. Sprzedamy działo najprawdopodobniej i będzie to już temat załatwiony z BRF-em. Dobra, jest 64. Sprzedajemy działo, stawiamy BRF-a. Może zastosujmy tutaj technikę stawiania z początkiem tury, co? Zastosujmy tutaj technikę stawiania z początkiem tury, nie ma tutaj paniki. Przedajemy działo, stawiamy BRF-a. Mamy druida do czyszczenia lików, nie ma paniki z tym. Możemy mu nawet to zrobić, atak speeda 10%. Niech chłop mo atak speeda, nie? Tu zostawiamy te dwa overdrive'y i jedziemy do 65. Więc wydaje mi się, że jeszcze postawimy coś. Zaraz zobaczymy. 61 miałem BRF, a dobra, to jest dopiero 85. Okej, okay, na 65 muszę coś wymyśleć, nie mam screena. Nie mam screena na 6.5, to zrobiłem. To jest 6.4. 6.4 powinniśmy ustać spokojnie, nie powinno tu być problemów. Z 6.5 będzie problem, nie? Bo tu już będzie ten tak zwany chamski BFB. Żebyśmy tutaj zaraz nie zlikowali na 6.4. No co te balony tam robią? Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. W ogóle mi się to nie podoba, kochani. W ogóle. W ogóle mi się to nie podoba. W ogóle mi się to nie podoba. Kurczę. Ale tak w ogóle mi się to nie podoba. Tak w ogóle. Podnieśmy to trochę wyżej. Nieśmy to trochę wyżej, sprzedajmy działo i zróbmy BRF-a. Dobra. Grajmy na slowku, bo może coś uratujemy. Z tych popów. Dobra, tu łapiemy. A co tam się wydarzyło? Skąd tam nagle tyle balonów? Teraz jeszcze gorzej. To jest grane. Wcześniej z Yetim to ustawałem, a dwa overdrive'y już nie widzę, nie dają rady. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Muszę BRF-a zrobić, bo muszę mieć pieniądze. To nie podlega wątpliwości. Mogę nad resztą rzeczy dyskutować tutaj, co zrobić, a co nie zrobić. Natomiast nad BRF-em dyskusji nie ma żadnej. Nie ma żadnej dyskusji nad BRF-em. Dobra, co ja tam dostawiałem jeszcze? Może coś po prostu wcześniej dostawię, co i tak było.
co i tak było. Co to tam wychodzi? Wychodzi Moab, z którym mamy problem. Wychodzi Moab, z którym mamy problem. Więc musimy zabić szybciej Moaba, żeby mieć mniejszy problem z Moabem? To brzmi jak plan. To brzmi jak plan. To brzmi jak plan. Zobaczmy, co się stanie. Jak ja dostawię teraz takie coś. Najprawdopodobniej w 65 ja będę musiał drugie takie dostawić, nie? Wygląda zdecydowanie lepiej, no. Czy my tutaj raczej nie przylikujemy, dobra. Czyli wiemy co zrobić, wiemy co zrobić. Wiemy co zrobić, wiemy co zrobić dla bezpieczeństwa. Czyli sprzedajemy działo, budujemy BRF, bo to musimy zrobić. Bierzemy trzeciego overdrive'a, który będzie już tutaj pałował od razu też tego BFB na starcie. Dobra. Zbieramy pieniądze, nawet możemy zbierając te pieniądze od razu dać mu tego overdrive'a, niech ma. To raczej na pewno już nic się nie wydarzy, nie? Dokładnie. Sprawdźmy tego BFB w 65. My też powinniśmy sobie poradzić. Mamy trochę overdefa. Może powinien tego Yetiego zostawić mimo wszystko. I teraz jest wszystko spokojnie z tą 65. Też warto może czasem taką farmę postawić 0,2,3 w oczekiwaniu na te większe pieniądze, nie? Ale my już tak zarabiamy te pieniądze dość szybko. Chciałbym, żeby to nam wystarczyło jako DF. Przynajmniej na razie. Może być różnie, może być różnie. Możliwe, że trzeba będzie dodać drugiego mortarka do czyszczenia tego spamu po tych balonach, nie? Uwolnijmy to. Idzie ten BFB. I musimy tu się przyglądać. Czy my go spałujemy? Jeden, drugi. Tam coś na górę uciekło. Nie. Dobra. Moi drodzy. 6-5 niestety już wymaga od nas większej inwestycji. Wymaga od nas większej inwestycji, szczególnie z czyszczeniem tego spamu. Szczególnie z czyszczeniem tego spamu, który się tam pojawia, więc weźmy sobie takiego mortarka tu. Ten alchemik to będzie zarobiony, to nie. I zróbmy tutaj po prostu czyszczenie tego spamu gdzieś na wejściu. Bigger Blasty, Bloombustery i zbierzemy 4900 i się kupi się od razu ten artylery batery, nie? Artylery, batery się kupi, jak się zbierze pieniądze. Dobra, jest. Okej. Okay. Teraz powinniśmy tego BFB zabić. To jest duży wydatek, który zrobiłem w tej 65. Może Takzon wyszedłby nam taniej. Może. Może powinienem sprzedać jednego overdrive'a, ale ja też tam zlikowałem sporo, więc może teraz dzięki temu nie zlikuję, nie? Może dzięki temu nie zlikuję. Może dzięki temu nie zlikuję i odpalimy skilla, jak wyjdą te BFB. I odpalimy skilla, jak wyjdą te BFB. Żeby je tu doczyszczać. I idą BFB, tak? Idą oba, no to odpalamy skilla. I przeszliśmy elegancko. Przeszliśmy elegancko. BRF-ik. Dwa i następny jedziemy. Teraz już my tylko BRF-iki stawiamy. Już tylko killer. Już tylko killer, moi drodzy. Pytanie, czy nie chcemy zgridować troszeczkę i pozbierać szybko 50-60 tysięcy na
ten, na... Dobra, ale wiem, że musimy tego moździerza jednak troszeczkę wyżej zrobić. Chyba, przynajmniej na razie, bo tamto oczyszczanie nam wychodzi przeciętnie. Dobra, 68 się zaczęła, to my potrzebujemy tego BRF-a od początku tury. Wydałem za dużo na obronę i nie chcę, żebyśmy byli dupkę za przeproszeniem. Bo będzie problem, jak będziemy w dupkę za przeproszeniem za dużo, nie? Mamy w tej chwili podobnego defa, do którego miałem, tylko mam trzeciego overdrive'a zamiast Yeti'ego. Powiedzmy, że jest mniej więcej to samo. Zobaczymy, czy wyjdzie też finansowo to samo. Jestem ciekaw. Stawiamy kolejną farmę. Nie pamiętam tylko, gdzie celowałem tymi BRF-ami, bo jak będą duże balony, no to wiadomo, że im szybciej, tym lepiej, nie? A jak spam małych, to im później, tym lepiej, nie? Więc to trudno to wyczaić. Dobra, stawiamy następnego BRF-a. Teraz już się tylko BRF-y bawimy. Zastanawiam się nad tym marketem, piątym tierem, żeby go teraz szybko sprodukować, ale... Ale to chyba za długo już będzie. To już będzie za długo. Nie wiem tylko, gdzie ja zlikowałem w tamtej grze, bo miałem już na 80,048 straty, więc nie wiem, gdzie ja to zgubiłem. Ciekawe, czy tutaj też jestem na etapie gubienia pieniędzy, czy nie. Kolejny BRF-ik. I kolejny BRF-ik. Niech już daje lepsze banany. Pytanie, czy po prostu jeden taxon by nie był lepszy. Pytanie, czy jeden taxon by to wszystko wyczyścił. To jest też pytanie. Zasadnicze, moi kochani. Czy jeden taxon by tak wszystko to wyczyścił, czy nie miałby overpierce'a, nie? ...7-2. To ciągle młoda tura, jeśli chodzi o budowanie. Ale to jest tura, w której musimy się przyjrzeć sytuacji. Postawić BRF-a i się przyglądać sytuacji. Postawić nową farmę i się przyglądać sytuacji. Dobra, musimy się tu przyjrzeć doskonale, dokładnie. Czy nas ten BFB nie zlikuje? Nie. Dobra, 7-3. Na 7-5 będziemy mieli problem, nie? Dobra. Kolejny BRF-ik. 7-3 jeszcze powinno być spoko, tylko nie wiem, co się dzieje. A, idą jakieś tam głupie balony. Dobra, nieważne. Kij w oko. Przyjrzyjmy się sytuacji. Nie chciałbym likować głupio czasu, nie? A tutaj te tury są bardzo niebezpieczne. My tak gramy chciwie wszystko, że tak łatwo o liki. Dobra, 7-4. BRF-ik. To BRF-ik. Myszki nie widzę. Dobra, jest myszka. Dobra, jeszcze wychodzą jakieś ceramiki. Cały czas.
Tak się moi niestety, kochani, gra, jak się chce mieć troszkę lepsze wyniki niż średnio przeciętne. No i teraz jest pytanie, czy my to zlikujemy, czy nie. Idzie drugi, tak? Nie, balony jeszcze lecą, dobra. No i 7-5 będzie problematyczne. My jeszcze chcemy jeszcze BRF-a dostawić, jakby się udało teraz, ale chyba się nie uda. Chyba się nie uda. Bardzo byśmy chcieli. Dobra, jest. 7-5. Dobra, moi kochani. 7-5 to jest dla nas święta runda. To jest dla nas święta runda, bo jest rundą ciężką. Jest rundą ciężką, którą łatwo zlikować. O, idealnie nam się zaczyna runda od BRF-a. No i dobra, ja sobie teraz porównam, moi drodzy, ile miałem BRF-ów do 80. Tu 2, tu 3, tu 3. I tu 3. Czy są dokładnie, mam tyle samo BRF-ów, tyle samo farm, które miałem w swoim poprzednim ranie. Czyli nie gramy gorzej. Nie gramy gorzej. Pytanie, czy gramy lepiej? Nie wiadomo. Chcielibyśmy zagrać trochę lepiej, więc chciałbym mieć jednego BRF-a więcej na przykład. Albo Markieta chociaż gdzieś wcisnąć, nie? Bo BRF-a to już mi się raczej nie opłaca stawiać. No i teraz pytanie, co my robimy na 7-5? Na 7-5 i 6 ja już dostawiałem dwa darty. I potem kleja, nie? No i jest problem taki, że ja muszę teraz te darty wymyśleć. To jest jedyny problem, że ja muszę te darty wymyśleć, bo to będzie docelowo któryś z paragonów, nie? A że ja nie wiem, w którym miejscu te paragony najlepszy damage zrobią, to musimy zaplanować sobie dwa darty. Teraz. Załóżmy, że jeden tu, bo będzie walił w tego bossa od razu, ciach, cały czas, nie? To jest pierwsza próba. Załóżmy, że druga próba będzie... Tu to nie warto, bo tu nie będzie bił w ścianę. Tu może, co? Załóżmy, że druga próba to będzie tu. Tak darta. Czy on go od razu zobaczy i czy będzie go od razu bił? Powinien, nie? Powinien. Dobra, załóżmy, że to będzie druga próba darta. Trzeciego gdzieś se tu postawimy, a czwartego nie wiem, tu i zobaczymy, który najlepiej się sprawdzi, Na tą turę my chcemy, moi drodzy, kamo zostawić tak jak było, ale działko cofnąć chyba troszkę bliżej. I odpalić skilla, bo może uda nam się przechytrzyć grę i postawić jeszcze market. Bo ja chcę mieć ten run lepszy niż mieliśmy. Więc będę chciał postawić ten market jakoś. O. I teraz wolę odpalić skilla. I zobaczyć, czy nam się uda to. Za późno odpaliłem skilla. Bo nie tego skilla odpaliłem, to jest też inny fakt. I my umrzymy zaraz. Znaczy umrzeć nie umrzymy, więc dopóki nie likuję, to mam to w nosie. Bardziej mnie interesuje, czy zlikujemy czas. No dobra, ale to jest koniec tury, więc musimy to powtórzyć, bo... Za nie tego skilla kliknąłem. Kliknąłem jedynkę Benjamina zamiast dwójki. Dobra, wiemy, że musimy cofnąć naszego mortarka tu. Wiemy, że odpalamy BRF-a i stawiamy Markieta. Dobra, i stawiamy Markieta i odpalamy trójeczkę. I stawiamy BRF-a. Bo chcemy zgridować 7-5. Ten grid 7-5 nam nie wyszedł za dobrze, czyli to cofanie Mortara nie jest wcale najlepsze. Tu jeszcze idzie jeden BFB. To cofanie Mortara wcale nie jest najlepsze. My go w ogóle powinniśmy tam w kółko zasunąć, nie?
Powinniśmy je w kółko zasunąć, tego mortara, mimo wszystko. Mimo wszystko powinniśmy tego mortara, widzę, zasunąć po prostu tutaj nawet. Niestety. Niestety, zobaczmy teraz, jak to wyjdzie. Stawiamy tą farmę na Hama. To jest bardzo na Hama, bo ja powinienem po prostu Darta postawić, nie? Już w tej turze. A ja jeszcze chcę gridować jedną turę z farmą, nie? Teraz postawić ten Central Market i odpalić skilla. A dartów sobie nie przygotowałem, no to ja głupi. Dobra, zobaczmy, czy ja to przejdę. Bez lików czasowych. Nie. Widzicie? 0026 mi się tu już pojawia. Więc musimy to zrobić inaczej. Musimy tego darta tu odpalić, niestety. Ciekawe, czy ja przestawiłem? Musiałem przestawić, skoro tyle nie wyszło, to musiałem przestawić. To musiałem przestawić, więc dajemy to już pod czyszczenie. Przygotowujemy dwa darty. Jeden dart. Tutaj. I jeden dart przygotowujemy gdzieś tutaj był, tak? Taki, żeby miał zasięg jak najbardziej w dół widoczny. Tu się da go wystawić. Gdzieś tu ma chwałowy zasięg. Tu ma w ogóle najlepszy zasięg w dół. Ma na całe wejście, nie? No. Tu ma najlepszy zasięg. Mimo wszystko stawiamy BRF-a. Mimo wszystko. Tak. Mimo wszystko. I kupujemy darta. I kupujemy darta. Odpalamy skilla w ogóle, żeby tam był, nie? I kupujemy darta. Jak zbierzemy na darta. Do tego czasu. Jest pieniądz. Jest pieniądz, ale nie ma myszki. Dobra, jest dart. Teraz w sumie możemy przygridować tą farmę. Jeżeli uda nam się to przejść bez szwanku. Przeszło. Dobra. 7-6. Wracamy do domu. 7-6 wracamy do domu. Budujemy drugiego darta, ale najpierw farma. Najpierw farma. A nie mam pieniędzy na tą farmę. Ok. Więc zbieramy szmalec. Budujemy. Ta myszka tak cieka, że budujemy farmę i budujemy drugiego darta. Przybijemy 23 tysiące na drugiego darta. Jest. Drugi dart. Okej. Przygotowujemy sobie kleik. Dobra. Nic więcej nie potrzebujemy, oprócz pilnowania lików, nie? Nie budujemy helikoptera, bo nie ma wody, nie ma miejsca na statek. Więc nie budujemy tego, bo nie ma potrzeby. Ważne, żebyśmy nie zlikowali czasu, to jest dla nas ważne. To jest dla nas najważniejsze, żebyśmy nie zlikowali czasu. Na 7-8. Na ceramiki jak przejdą, to możemy odpalić skilla, nie? Chociaż nie powinny przejść przez oba darty. Ale gdyby tak się miało wydarzyć, ale widzę, że nie. Widzę, że nie. Widzę, że nie. Tą farmę zgridowaliśmy. Ja jestem ciekaw, gdzie jest moja myszka. Czy ta farma coś zarobiła? 2000. No ciekawe, czy to się zwróci, ten nasz grid. Ona jeszcze tam coś zarabia. Stówkę co chwilę. To nie jest jakiś majątek, nie? Niestety. 7-8 jest dość długą turą i może nas tutaj spotkać wiele przykrości.
Dlaczego farma? Bo farma się szybciej zwraca i ma sellbacka, nie? Z dolnej ścieżki, więc... więc ona mniej traci na wartości. 5 tur, co stała, powinna się zwrócić. Zobaczymy. No to jest ta moja wartość ponad to, co miałem w poprzednim ranie, że Maciej jest chciwy i chce mieć ciut więcej, ciut lepiej, ciut szybciej. To stara się, żeby tak było. Dobra. I teraz te zaraz duże, głupie balony wylecą, żeby nas denerwować. Przeżyliśmy 7-9 bez lika. Dobrze. ...7-8 bez lika przeżyliśmy, teraz 7-9. Klej mamy, więc nie potrzebujemy nic więcej tutaj ze skillami. Bo mamy klej, będziemy mieli paragon. Mam taką nadzieję. Może się okazać, że mamy dużo mniej pieniędzy, nie? Bo na przykład dużo później postawiliśmy jakieś farmy, albo niepotrzebnie postawiliśmy jakieś farmy. Albo ta farma zarobiła tylko 4000. Powinna więcej. A wydaliśmy na nią ileś tam pieniędzy i wcale nie wiadomo, czy się zwróciła, tak? Albo mieliśmy większego defa i też wcale nie wiadomo, czy nam się to zwróciło, nie? To wszystko są wielkie niewiadome, które zaraz się wyjaśnią, które zaraz się wyjaśnią. No daj jeszcze jednego tika. Daj jeszcze jednego tika, dziękuję. To 20 tysięcy. O, jeszcze jeden tik, dziękuję. No i dobra, moi kochani, no i dobra. Jesteśmy na 80 rundzie. Tak. W gotówce miałem 140 tysięcy w 80 rundzie. 140 tysięcy miałem w gotówce. To ja mam 116, nawet jak sprzedam tą farmę, to to będzie 135, nie? Czyli zrobiliśmy wolniej, zrobiliśmy wolniej, zrobiliśmy gorzej, bo widzę, jak defa mamy, to defa mamy podobnego, mam trzeciego overdrive'a zamiast Yetiego, dwa darty, to tak, i klej, czyli ta farma najprawdopodobniej nie wyszła nam dobrze, poza tym mogło nam farmienie pójść gorzej, zobaczcie, z lepszej kasy, stanęliśmy na gorszej kasie. To jest dramat. To jest dramat. Bo mieliśmy kasy więcej o 5000, teraz mamy mniej o 5000. To jest dramat. Teraz dokonam sprzedaży i podsumujemy to. Czyli tak. Sprzedajemy wszystkie farmy. No i zobaczmy, ile to zarobiło dziecinę. 5000 zarobiło dziecinę. Czyli zarobiło, no. Sprzedajemy to za 18 tysięcy, czyli tracimy na tym jakieś 3600, a zarobiło prawie 5, więc no zarobiliśmy na tym, czyli opłaciło się tą farmę postawić. Czyli po drodze coś za wolno budowaliśmy, albo za dużo defa postawiliśmy. No w sumie robiłem mało przerw na budowanie niestety i budowałem na żywca. Możliwe, że przegapiłem jakiś tury z budowaniem, nie? Możliwe. W tej chwili mamy to samo na stole. Druid, dwa darty, alchemik. Tu mam trzy overdrive, tam mam dwa overdrive Yetiego i Mortar. Tam mam 452 tysiące, tam mam 446. Jesteśmy 6 tysięcy w plecy. 6 tysięcy w plecy. No dobra, sprzedajemy overdrive'y, bo musimy. No i miejmy nadzieję, że mi wystarczy pieniędzy na to wszystko, nie? Że mi wystarczy pieniędzy na to wszystko. Sprzedajemy Mortara, bo musimy. Sprzedajemy Alchemika, bo musimy. Druid zostaje. Mamy dwa darty. I mamy nasz klej. Tego Mortara też sprzedajemy, bo musimy. Bo musi. Okej. Okay. Teraz tak. Teraz mamy wymyśleć lokalizację darta.
wchodzi w grę jeszcze lokalizacja tutaj. Dobra, druida też możemy sprzedać, bo przeszkadza, nie? Bo tu jest jedna z naszych lokalizacji docelowych Darta, nie? Powiedzmy, że jakoś... Tak. Dobra. I jedna z lokalizacji docelowych Darta, powiedzmy, że tu, tak? Powiedzmy, że tu jest jedna z lokalizacji docelowych naszego Darta. To ciężko znaleźć dobrą lokalizację docelową Darta. Musiałaby być taka jakaś, nie? Ta zdaje się być najlepsza, bo jak wejdzie, to on go cały czas widzi i naparzać będzie, nie? Ta zdaje się być trochę gorsza. Ta zdaje się być też w miarę w porzo. Czy pytanie, czy będzie w miarę w porzo, zostanie udzielone dopiero po zbudowaniu go, nie? Ja bym zaczął od tej. Plum. Niestety tylko 20. Jak on ma z tą widocznością? No tu powinien cały czas go widzieć, nie? Cały czas powinien go widzieć. Piąty tier kleja potrzebujemy. I potrzebujemy dwa ice monkę. Jedną ice monkę gdzieś tu. I to będzie super brittle. O kurde, nie mam na drugiego ice monkę pieniędzy, bo mam 4000 mniej. Jak ja to zrobiłem? Tam postawiłem wszystko, jeszcze miałem 3000. Halo? To co ja zrobiłem nie tak? Co Maciej zrobił nie tak? Maciej musi zresetować, bo Maciej coś zrobił nie tak. Maciej musi mieć jeszcze jednego IC. Zobaczcie, jak to głupie 3-4 tysiące zmienia całą rzeczywistość. Teraz klej mam za 15, dobra. Dobra. Klej dalej za 15, tak. Dobra. I zakładamy, że tego na dole najpierw robimy, tak? Albo sprawdźmy, który zrobi się 30, co? Ostatni powinien się zrobić 30. Czasem ostatni się zmienia, a czasem pierwszy. I to jest właśnie ciekawe. Że nie wiadomo, jak to zrobić. Żeby było dobrze i żeby zarobić. Załóżmy, że temu zrobimy tak, a temu zrobimy tak. I ty będziesz naszym pierwszym celem. Może będziesz 30, co? 22. O, to jeszcze ciekawe. Ale też zdaje się widzieć wszystko, nie? Więc weźmy 22. Ciekawe, dlaczego 22? Ciekawe, że dlaczego 22? Bo ten się tu pojawi, od razu powinien być cwałowany, nie? I teraz to powinno być tańsze. Nie jest. Dlaczego nie jest? No jest jedyną moją primary manką. To jest moja jedyna primary manka w tej chwili. Nie widzę tu nic więcej, żebym miał gdzieś schowane, nie? To nie jest primary manka, to jest paragon. To nie jest primary manka, ja się nie zgadzam. Ale dzięki temu możemy teraz Yetiego tutaj postawić, nie? Larger radius, no i co? To jest moja jedyna primary manka, halo? Halo, policja. Halo, policja. Czy my zgridujemy klej, żeby mieć plus jeden na tym? Ojeju, to może być trudne. Na pewno chcę mieć super brittla, to nie ulega wątpliwości. Teraz pytanie, czy zgridujemy? Czy postawimy mini brittla? Kurczę, zobaczcie, zabrakło mniej pieniędzy i jest problem, ale to dużo mniej w takim razie tych pieniędzy, chociaż no nie, bo to nie jest drogie, 2200, 3700, 4 koła, nie? I prawie 3 mi zostały, to i tak jakoś za drogo budowałem.
za drogo budowałem, nie wiem czemu, tego paragona. No bo miałem piąty tier kleju. I spróbujmy zgridować, co? No bo my musimy mieć i czwarty tier ice'a, bo one się stakują. Więc one dodadzą nam depsa tutaj, nie? Radius. I brakuje nam 3000. 4000 prawie. No załóżmy, że trafię. Załóżmy, że trafię. I tak to jest test, nie? Tak to jest test, bo sprawdzamy, czy... I boostujemy go. Czy będziemy cały czas bili z równą prędkością, nie? Tym paragonem. 41, 42. Zobaczcie, jaki teraz speed złapał. Tak naprawdę on teraz dopiero złapał speed. Jak on wszedł do środka, nie? Czy ja tam zginę jeszcze od tych kulek? Chyba nie. 47, 48, 25. 48, 25. To nie jest dobry czas. Nie jest dobry czas. 48, 25. To nie jest dobry czas. 48, 25. 48, 25 to nie jest dobry czas. To nie jest dobre miejsce dla Darta. 38, 25. Inny problem, że mam mało pieniędzy, nie? To jest inny problem. Znaczy jak gridujemy, moi kochani, skoro gridujemy, to sprzedajemy, nie? Skoro gridujemy, spróbujmy tego grida obrócić w powodzenie. 5. To znaczy 4, 5. Apex Plat ma Master Hubs, tu będzie 20. Też 22, to ciekawe. To ciekawe, na pewno musimy dorobić klej, powiedzmy na piąty tier i tutaj dostawić icemonkę nasze. Icemonkę tier 5, potrzebujemy 28 tysięcy, hubs. I muszę wszystko sprzedać, tak i tak. Myślałem, że sobie zostawimy overdrive, ale niestety nie. Co by było, jak gdybyśmy szli tylko ice'em i postawili paragona tutaj? Zobaczmy. Pomalutku schodzi ten HP. Pomalutku, zobaczcie, prawie w ogóle nie schodzi. Jeszcze nie ruszył, zobaczcie, teraz tu już prawie nie schodzi, widzicie? Zobaczcie, jak umiejscowienie tego dar, teraz jakiego speeda dostał, widzicie? Jakie to jest chamstwo? Jakie to jest chamstwo? To się w pale nie mieści, co? Jakie to jest chamstwo? Jakie to jest chamstwo, co? Gdzie nie postawicie, to inaczej schodzi. To jest skandal. Skandal, skam i w ogóle wszystko co najgorsze, co? Dobra, spróbujmy teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i z tego pana zróbmy teraz paragona i zobaczmy, co on będzie widział. Ten to w ogóle 20 teraz wyszedł. No on to nie bardzo cokolwiek widzi, nie? On to nie bardzo cokolwiek widzi. Ale dajmy mu szansę, słuchajcie. Dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Strong. Dajmy mu szansę. Patrzmy na pasek, jak zasuwa. Pomalutku, przyspiesza. Ale cały czas pomalutku. 43 sekundy, 45, 47, 48. 48 to jeszcze gorzej. 48 to jeszcze gorzej. Dramat, co? Dramat. 48 to jeszcze gorzej. I to widać po tym pasku, jak schodzi, nie? Że ciężko jest znaleźć tą lokalizację na Darta dobrą. Na ten paragon. W ogóle się zastanawiam, czy zamiast tego paragonu Darta, który się pomału rozpędza, zaraz nie walnę tutaj ten...
supportowego Santempa. Zróbmy sobie jaja, co? Zróbmy sobie jaja. Przecież stać nas, nie? Przecież stać nas. Zróbmy sobie tak, żeby nie wciągnąć bumeranga. Powiedzmy jakoś tak. Będzie miał większy zasięg. To jakoś tak. Sprawdźmy, no Boże, no przecież to nas nic nie kosztuje, moi kochani. Supportowy tower, to muszę ten tutaj wymyślić 50 tysięcy. Na co tu wydać 50 tysięcy? 60 to za dużo. 15 to za mało. 20, będzie 22, 23. Czyli 2 BRF-y. Tak. 2 BRF-y i coś, tak? To będzie 50. Bo tu jest... Nie, 2 BRF-y to już jest ponad 50 tysięcy, tak? To jest 19, 22, 22 600, 23 100, 23 900, 24 200. I farmy, tak. To już jest sam templak, nie? Ciach, ciach. Robimy sobie jaja. Skoro sobie robimy jaja, moi kochani, to sobie robimy jaja. O, mam klej tańszy. Mogę sobie klej taniej postawić. A wiecie, że ja mogłem mieć mniej pieniędzy przez to, że może zrobiłem klej, zanim postawiłem dart? Jest to możliwe? Może, nie wiem. Nie wiem, ale zróbmy sobie jaja. Zróbmy sobie jaja, moi kochani. I teraz tak. I teraz jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ten już się nie łapie, tak? Szkoda. Pięć. Sześć. Dobra. I widok przez ściany, i strong. I widok przez ściany, i strong. I widok przez ściany, i strong. To wszystko będzie widzieć balona naszego. I strong. I strong. I strong. Dobra, ten też powinien widzieć. Chyba. I strong. Dobra, ten trochę za daleko postawiłem. A może trzeba było w ogóle z tej strony go postawić i tu obstawić. I strong. Zamiast jednego paragonu 2, 4, 6, 8, 10 sanowatarów. I strong. I zobaczymy, co przyniesie nowy dzień. I strong. Kurde, tylko czy to będzie miało zasięg wszystko tam? Na tego bossa stąd. Czy to będzie miało zasięg? To może już nie mieć zasięgu. Chociaż on jest gruby. On wejdzie do środka. I strong. I teraz tak. Alchemik 1. Alchemik 2. Kurczę, na super britla mi nie starczy. I na ten. To są testy i na klej. Więc musimy sprzedać jakiegoś sanowatara. Nie? Takiego, który najmniejsze... Ten, jakie ma bydlęcy zasięg, a ten nie, co jest grane. No to ten, powiedzmy, jest słaby, koleżka, tak? To będzie nasz super britel. Na razie trzecie tiery stawiamy, bo widzimy, że mamy zniżki. Więc jeden bite, jeden taki pan i... Jeden taki pan, wiecie co? Nie wiem, czy tu nie chcę tak zona postawić, ale załóżmy, że nie. Załóżmy, że nie. Teraz czwarte tiery.
Teraz piąte tiery. Czy jeszcze jednego awatara jakiegoś pożegnać? Tego na przykład. Mamy 700. Mamy 700. To sobie postawimy overdrive. A co? A co stać nas? Można by jeszcze Creeper Moaba. No ale załóżmy, że paragonem robiliśmy bez Creeper Moaba. Zobaczmy, jak to nam wyjdzie. I to też na stronkę. No zobaczmy, mój kochani. Go. Schodzi coś? I jeszcze zginiemy od spamu. No niestety. Jak widzicie, Paragon Darta lepszy niż San Awatary widzący przez ścianę. Paragon Darta lepszy niż San Awatary widzące przez ścianę. Także testy zakończyliśmy. Testy nie wypadły pomyślnie, jeśli chodzi o San Awatary patrzące przez ścianę, więc musimy znaleźć dobrą lokalizację dla Darta, ale to już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, siemanderko i pa pa, no bo cóż można innego jeszcze dodać oprócz słynnego, sławetnego pa pa. To wszystko niestety musimy sprzedać.